Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy żeberka w sosie własnym. Potrzebować będziemy żeberka. Ja tutaj mam 80 deko żeberek, 3 ząbki czosnku, jedną cebulę, sól, pieprz, kminek. Ja uwielbiam kminek. Jeżeli nie lubimy kminku, możemy dać majeranku, słodką paprykę i 1,5 łyżki mąki pszennej. Żeberka mam opłukane i teraz pokroimy na kawałki. Ja kroję takiej wielkości kawałki. I należy bardzo dokładnie żeberka wetrzeć przyprawy. Opruszamy słodką papryką. Możemy to zrobić w miseczce i pozostawić żeberka na noc. Wówczas smaki bardziej przechodzą. Mięso jest idealnie doprawione, ale jeżeli nie mamy czasu, to możemy zrobić taką wersję, jak ja w tej chwili. Opruszamy solą z jednej i opruszamy solą z drugiej strony. I jeszcze należy żeberka natrzeć czosnkiem. Czosnek przepuścimy przez praskę i żeberka dokładnie natrzemy. Dokładnie wcieramy wszystkie przyprawy w mięso i będziemy obsmażać na rozgrzanym tłuszczu. Mięso jeszcze opruszymy mąką i będziemy mieli żeberka w sosie własnym. Z jednej i z drugiej strony. I obsmażamy na gorącym tłuszczu. Tutaj już mam rozgrzany tłuszcz. Należy żeberka obsmażyć z jednej i z drugiej strony. Do obsmażonych żeberek dodamy pokrojoną cebulę, którą też obsmażymy. Żeberka z cebulą już mam obsmażone. Podlewamy wodą, aby było przepraszam, mięso zakryte i dusimy pod przykryciem około 1,5 godziny. I tak oto żeberka w sosie własnym mamy mięciutkie, gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Żeberka w sosie własnym.